Hej, to jest ostatni odcinek z uniwersytecką pufą, uniwersyteckim pufem w sumie, który będzie pokazywał, jak przenieść obiekt do silnika. To już w sumie wcześniej było pokazane, ale zrobię to jeszcze raz. Zmienię nazwę materiału z material na M jak material, SM cube 01. W sumie wystarczy 01, będzie jeden tylko materiał. Ok. To oczywiście zmieni wszystko przy eksporcie do FBX-a. Przejdźmy do Object Mode, ponieważ stworzymy drugiego boksa, który będzie kolizją. Wybieramy boksa. Jego wielkość nie ma znaczenia, zaraz dopasujemy wielkość i położenie do miejsca, gdzie się znajduje pufa. Czyli otwieramy znowu narzędzia, jeżeli się schowały, i wybieramy 000 jako położenie boksa. Czyli będzie dokładnie środek tego boksa w środku naszego pufa. No i wielkość jego dopasowujemy do wielkości pufy. Można oczywiście trochę mniejsze, trochę większe, ale lepiej, żeby było idealnie pokrywające. W tym przypadku akurat. Ok, zamieniamy nazwę tego nowego boksa na UCX i nazwę pufy, ponieważ to będzie interpretowane przez silnik jako kolizja, nie jako kolejny model. Ok, teraz możemy wyeksportować to, już po raz ostatni, ponownie jako FBX. Zastępujemy stary obiekt, ponieważ był niekompletny, nie miał materiału i nie miał tekstury w sumie przypisanej do materiału i nie miał kolizji. Zapisujemy to i możemy na dwa sposoby. Możemy kliknąć zaimportowany wcześniej obiekt i zreimportować go, ale to nie będzie zaimportowane ze wszystkim. Dlatego według mnie łatwiej wyrzucić oba elementy i zaimportować poprzez przeciągnięcie jeszcze raz. Ustawienia importu będą zbliżone do poprzednich, więc nie musimy nic zmieniać, bo nie ma kolizji generowanych automatycznie i nie ma generowanej automatycznie lightmapy. Znowu mamy to ostrzeżenie, które możemy zupełnie zignorować. To nie ma większego znaczenia. Ok, jak widzimy, zaimportowało i obiekt, i boksa, czyli mesza, i teksturę. Stworzmy dwa katalogi, żeby to poukładać. Jeden katalog to będzie na materiały, drugi folder będzie na tekstury. Łatwiej tak posegregować, bo czasem tekstur i materiałów jest dużo, a obiekt jest jeden, dlatego jeżeli one są w innym miejscu, no to łatwiej po prostu wejść do katalogu i znaleźć bezpośrednio obiekt, a nie wszystkie jego składowe. Ok, zapiszmy wszystko. Przy przenoszeniu elementów silnik automatycznie je zapisuje, natomiast boks nie był przeniesiony, więc tylko jego musimy zapisać. No i wygląda w taki sposób. Wygląda całkiem nieźle. Możemy zobaczyć, jak wygląda jego kolizja. Jeżeli nie byłoby kolizji, nie pojawiłaby się. A tutaj pojawiła się. Oczywiście wiadomo, że każdy boks jest dzielony na trójkąty, no ale wygląda to całkiem nieźle. Właśnie o to chodziło. Przenieśmy to gdzieś tutaj. Trochę unieśmy, bo tutaj środek akurat jest na środku obiektu, a nie na podstawie, dlatego trzeba to trochę przesunąć, ale nie ma z tym większego problemu. Można oczywiście też obrócić, też nie ma żadnego problemu ani potrzeby. No i wygląda to tak samo jakby było wykonane w Maji albo 3D Studio Maxie.